Do Polski przybywa misja wojskowa z Francji z generałem Maximem Weigandem na czele. Do Polski zaczynają też napływać transporty broni i amunicji z Francji i Wielkiej Brytanii. Ale docierają z problemami, bowiem bolszewicy uruchomili swoją agenturę. Bowiem bolszewicy nawołują, aby nie obsługiwać statków z bronią dla Polski. Z pomocą pospieszyli też Węgrzy, którzy transporty amunicji, Wysłali przez Rumunię do Polski. Byli również gotowi wysłać na pomoc Polsce korpus kawalerii, ale nie uzyskali zgody na jego przemarsz. Odpowiedzią na narastające zagrożenie bolszewickie Jest formowanie armii ochotniczej, niedmasowy napływ ochotników do tworzących się jednostek wojskowych. Na czele armii ochotniczej stanął generał Józef Hallery. Formuje się armia ochotnicza? Powstaje również nowy polski rząd. 24 lipca rząd Grabskiego podaje się do dymisji, powstaje nowy rząd na czele z Wincentym Witosem. To, że chłop stanął na czele rządu, nie jest przypadkiem. To pewien symbol. To pokazanie, że Druga Rzeczpospolita jest państwem wszystkich obywateli. Jest również ojczyzną chłopów. I to właśnie chłop staje na czele rządu w tej tragicznej sytuacji. A jego zastępcą, wicepremierem. Jest nie kto inny jak Ignacy Daszyński, przywódca polskich socjalistów. Człowiek od wielu lat walczący o prawa robotników. 30 lipca rząd Witosa wydaje odezwę do chłopów. Możemy w niej przeczytać. Od was, bracia Włościanie, zależy, czy Polska będzie wolnym państwem ludowym, w którym lud będzie rządził i żył szczęśliwie. Czy też stanie się niewolnikiem Moskwy. Czy będzie się rozwijać wolności i dobrobycie. Czy też będzie zmuszona pod batem władców Rosji pracować dla najeźdźców i żywić ich swoją krwią i znojem? 5 sierpnia rząd Witosa wystosował odezwę do narodu. Możemy tam przeczytać: Pod płaszczykiem rewolucji socjalnej wróg morduje socjalistów polskich, gotowych do pokoju demokratycznego. Pod maską robotniczych i komunistycznych haseł idą generałowie carscy na Polskę. Aby ją przede wszystkim obrabować i złupić, a potem wydać na pastwę rządów mniejszości znikomej opartej o rosyjskie bagnety. Czerwona Armia chce zrobić z Polski pustynię, podobną do Rosji dzisiejszej. 1 lipca powstała również Rada Obrony Państwa, w skład której weszli Naczelnik Państwa i Przewodniczący Rady Józef Piłsudski. Jego zastępcą był najpierw premier Władysław Grabski, potem Wincenty Witos. W skład Rady... Wszedł również marszałek Sejmu Wojciech Tromczyński oraz przedstawiciele głównych klubów poselskich w Radzie obrony państw byli też reprezentowani przedstawiciele rządu. I właśnie Rada Obrony Państw 6 sierpnia ogłosiła odezwę do ludów świata, której zawiadomiała, że Rosja bolszewicka nie chce pokoju i zamierza zagarnąć Polskę. Rosjanie markują chęć rozmów pokojowych, bo tak naprawdę ich celem była sowietyzacja Polski. Już 8 lipca po Wołczyska powstaje, a następnie przeniósł się do Tarnopola Galicyjski Komitet Rewolucyjny, jako rząd tymczasowy przyszłej Galicyjskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. 1 sierpnia do Białego Stoku przybył Julian Marchlewski, wiodąc ze sobą manifest Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego podpisany przez członków komitetu Feliksa Dzierżyńskiego, Feliksa Kona, Edwarda Puchnika. Józefa Unschlichta. Manifest ten, antydatowany na 30 lipca, zapowiadał utworzenie Polskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, obalenie rządów szlachecko-burżuazyjnych, nacjonalizację fabryk, ustanowienie komitetów fabrycznych i folwarcznych oraz nietykalność ziemi chłopskiej. W powodzi szumnych haseł tłumaczono, że Armia Czerwona wkroczyła do Polski nie po to, by ją zawojować, lecz by przywrócić jej prawdziwą niepodległość. Na terenach zajętych przez bolszewików, 16 sierpnia zaczęły działać trybunały rewolucyjne szerzące terror w stosunku do ludności polskiej. Ich wyroki, najczęściej to był wyrok śmierci, były wykonywane natychmiast. Historyk Wojciech Roszkowski tak tą sytuację skomentował: Polską Socjalistyczną Republikę Radziecką czekałby zapewne los narodów zamieszkujących nowe czerwone Imperium Rosyjskie. Ubówł własnowolnionych i pozbawionych tożsamości Bolszewicy idą dość szybko na zachód. Polacy przygotowują kontrofensywę. Pierwotnie planowano wydać walną bitwę Rosjanom w okolicach Brześcia. To się nie udało na skutek szybkich postępów armii bolszewickiej. Podjęto więc decyzję, aby decydujący bój wydać pod Warszawą. Józef Piłsudski 12 sierpnia wyjeżdża do Pułap, aby osobiście kierować ofensywą z Wieprza. tam gromadzą się polskie oddziały, które mają przeprowadzić ofensywę. Dowództwo nad polskimi oddziałami w Warszawie przejął faktycznie generał Tadeusz Rozwadowski, szef sztabu generalnego 22 lipca, pomagał mu francuski generał Weigel. Ta decyzja Piłsudskiego budziła później emocje, spory. Wielu mówiło, to Rozwadowski wygrał bitwę pod Warszawą. Piłsudski uciekł, stchórzył, bał się. Nie wiemy tak do końca, nie dowiemy się, jakie były motywy decyzji, jaką podjął Piłsudski. Ale wiemy, że bitwa warszawska zakończyła się zwycięstwem. Zwycięstwo ma wielu ojców. Porażka jest sierotą. Gdybyśmy przegrali, całe odium spadłoby na Piłsudskiego. Piłsudski przygotowuje ofensywę z Wieprza. Rozwadowski przygotowuje Warszawę do obrony. Plan polski jest następujący: uwikłać wojska bolszewickie w walki na przedpolach Warszawy i uderzyć na ich tyły z nadwieprza, rozbić wojska bolszewickie od jej zwycięstwo. Były dwa zagrożenia, by ten plan się powiódł. Zagrożenie pierwsze: że bolszewicy zajmą Warszawę, zanim będzie gotowa ofensywa i będzie mogła wyruszyć z nadwieprza. Zagrożenie drugie: że wojska bolszewickie uderzą na zgromadzone na Wieprzem polskie oddziały i uniemożliwią konofensywę. Polacy mieli wówczas szczęście, bowiem bolszewicy popełnili dwa kardynalne błędy. Błąd pierwszy polegał na tym, że nie uderzyli większością od swoich oddziałów na Warszawę, ale próbowali ją obejść od północy. Bolszewikom śpieszyło się na zachód. Chcieli jak najszybciej dostać się do granicy z Niemcami. Chcieli jak najszybciej odciąć Polskę od połączenia z Gdańskiem. Uważali, że Polacy nie są już zdolni do działań zaczepnych, dlatego tak bardzo rozciągnęli front. Dlatego wojska skierowane na Warszawę były mniej liczne, Łatwiej tym samym było je zatrzymać. Po drugie, budionny, którego komisarzem był Józef Stalin, zamiast iść na lubelszczyznę, spragniony sukcesu, skierował się na lwów w przekonaniu, że zdobycie tego miasta otoczy go sławą i odetnie zaopatrzenie wojskowe, które przybywało do Polski z Rumunii. Tak więc Budionny kieruje się na Lwów, nie atakując polskich oddziałów, które gromadzą się nad rzeką Wieprz. Toczą się zacięte walki na przedpolach Warszawy. Do legendy przeszła śmierć kapelana Ignacego Skorupki, który 14 sierpnia, widząc cofających się w panice młodych ochotników, w większości harcerzy, niektórzy mieli zaledwie po 16 lat, stanął na ich drodze, wzniósł krzyż do góry i poderwał ich do natarcia. Jeden z oficerów wspominał, szedł wyprostowana, usta jego poruszały się lekko. Prawdopodobnie odmawiał modlitwę, błagając klową Polski o zwycięstwo. Za nami, z okrzykiem, hura, biegła kompania. Zdawało się, że ksiądz Korupka potknął się o i upadł na ziemię. W opublikowanym dwa dni później komunikacie Sztabu Generalnego napisano Ze szczególnym uznaniem należy podkreślić bohaterską śmierć księdza kapelana Ignacego Skorupki z 8 Dywizji Piechoty, który w stule z krzyżem w ręku przodował atakującym oddziałom. Pośmiertnie bohaterski kapłan został awansowany do stopnia majora i oznaczony krzyżem Virtuti Militarii piątej klasy. Generał Weigel wspominał, że 15 sierpnia nigdy nie widział ludzi tak modlących się jak w Warszawie. A zarazem widział w Warszawie pogodną i pełną otuchy. Tłumy na ulicach, tłumy idące w kierunku huku w stronę Rembertowa. 16 sierpnia ruszyła zwycięska ofensywa wojsk Piłsudskiego znad z nad Rzeki Wieprz. Generał Weigę wspominał. W ciągu trzech dni, które Marszałek Piłsudski spędził wśród wojsk czwartej Armii, zelektryzował je. Przelał z własnej duszy, w duszę walczących ufność i wolę pokonania wszelkich przeszkód. Nikt poza nim nie mógł tego dokonać. Pod żadnym innym dowódcą Wojska Polskie nie dokonałby z tym uniesieniem zażartym tej ofensywy, która miała doprowadzić je w ciągu kilku dni, aż do niemieckiej granicy, przedzierając z boku i rozwalając siły czterech armii sowieckich, które dopiero co miały się za zwycięzców. 17 sierpnia po południu doszło do spotkania się w mińsku mazowieckich dwóch natarć. Jedno wyszło z prędmościa warszawskiego. Prowadziły generał Józef Haller. Od południa dotarli do Mińska wielkopolanie z armii skierskiego. Wielki wkład w zwycięstwo miała również walcząca na północy armia generała Władysława Sikorskiego, która zadała przeciwnikowi największe straty. Generał Weigę tak pisał o niej. Sikorski mógł wypełnić swoje zdanie tylko atakując, i to armią improwizowaną, tworzoną w ostatniej chwili wojskami zmęczonymi, przeciwnika świeżego, licznego i mającego zwartość, właściwą siłą, dawno zorganizowanym. Mało generałów byłoby zdolnych do prowadzenia podobnej akcji z taką zimną krwią, taką bystością spojrzenia, z takim duchem zaczepnym. Ten hołd jestem mu dłużny. Straty polskie w bitwie warszawskiej to około 4,5 tysiąca zabitych. 22 tysiące rannych, 10 tysięcy zaginionych. Nie znamy dokładnych danych o stratach wojsk bolszewickich. Szacuje się, że około 25 tysięcy bolszewików poległo lub było rannych. Ponad 30 tysięcy dostało się do niewoli, a 35 tysięcy odciętych przez wojska polskie przekroczyło granice z Niemcami. Dyplomata brytyjski świadek opisywanych wydarzeń oceniał. Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń, Posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione. Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się była zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy. Nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.